Witajcie, z tej strony Uluru. Filmik, który teraz oglądacie, to tego typu jeszcze w ogóle nie było na moim kanale. Ale mam nadzieję, że i tak wam się spodoba. Zanim do niego przejdziemy, chciałabym wam powiedzieć, że jak odróżnić podróbkę od oryginała te resztę serii, to spokojnie wszystkie będą, jeśli chodzi o popularne kształty pet shopów. Tylko nie wiem jeszcze w jakim czasie, ponieważ mam bardzo dużo pomysłów do nagrywania dla was i chciałabym je wszystkie zrealizować. Widzę to, że piszecie, że jesteście tam aktywni, piszecie, żeby to był koli, spaniel albo short hair. Postaram się, żeby taki film był jak najwcześniej. I jeszcze chciałabym wam bardzo, bardzo podziękować, że już jest was 500 i że dzisiaj jak wchodziłam na YouTube, to już było was 504. Bardzo, 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 bardzo wam dziękuję, że cały czas ta liczba rośnie. Jestem bardzo szczęśliwa, że jest już was aż tyle. No dobra, no to chyba było wszystko, co chciałam powiedzieć. To zaczynajmy. W dzisiejszym filmiku będzie tag My First LPS. Nominowała mnie The Orali LPS. Jak chcecie zobaczyć jej tag, to link do tego filmiku dam w opisie. I ogólnie ten tag posiada 6 pytań. I pierwsze pytanie to jest, jakie zwierzątko było twoim pierwszym? Moim pierwszym zwierzątkiem pet shopowym to był króliczek. Ja go dalej mam i wygląda on tak. Drugie pytanie to, czy do twoich LPS były dodane jakieś dodatki? Tak, były. A dodatkiem to był taki, można powiedzieć, kojec. I tutaj na górze, jak widzicie, to jest taki piciu, można to wyjmować. I ogólnie to się tak wsadza w dół i pet shop powinien pić. Jak widzicie, tutaj trochę pije, ale ma już bardzo słabe baterie, więc będę musiała wymienić. No i tak w ogóle to wygląda tak wszystko. To jak widzicie jest naklejka, bo chyba do tego zostało. Miałam tą naklejkę, kiedyś bardzo chciałam mieć właśnie tego nietoperza. Albo to może jest naklejka z innego zestawu, mogę się mylić. Ale pamiętam, że jak od razu dostałam tą naklejkę z jakiegoś tam zestawu, to od razu ją tutaj przykleiłam. I to był tylko taki dodatek. Pytanie trzecie. Czy twój pierwszy LPS jest twoim ulubionym? Jest on jednym z ulubionych moich LPS. Nigdy bym go nie sprzedała. Ale jednego najulubieńszego pet shopa to nie mam. Mam kilka ulubionych. I właśnie z tych moich ulubionych pet shopów to się właśnie zalicza ten mój króliczek. Czwarte pytanie. Czy twój LPS posiada magnes? Jak możecie zauważyć, to nawet 3 magnesy posiada. Pytanie piąte. W jakiej sytuacji kupiłaś swoje LPS? Tego pierwszego pet shopa to mi kupiła mama, jak miałam 3 latka. Ponieważ u mnie w przedszkolu to był szał na pet shopy wtedy. I ja bardzo też właśnie zapragnęłam mieć tego pet shopa i tak po prostu prosiłam mamę przez kilka dni i się w końcu zgodziła i mi właśnie kupiła tego pet shopa. Ja pamiętam, jak się cieszyłam z niego bardzo. I ostatnie pytanie, czyli pytanie szóste. Czy gdybyś miała wybór, to wybrałabyś inne LPS? Szczerze mówiąc nie. Według mnie to ten królik jest słodki i się bardzo cieszę, że trafił w moje ręce. I raczej bym go nie wymieniła na żadnego innego LPS. A więc to tyle z tego tagu i chciałabym nominować 3 osoby. Nie wiem, czy to nagrają, ale czemu by ich nie nominować? A więc tak, pierwszą osobą, jaką nominuję, to jest Słodka Bella. Drugą osobą to jest DXLPS. Widziałam, że nagrywasz, więc fajnie by też było, gdybyś nagrała ten tag. I trzecią osobą to jest DemileyLPS. Nie wiem, czy dobrze przeczytałam, mam nadzieję, że tak. Wspominałaś mi właśnie, że nagrywasz, czy tam będziesz nagrywać, więc też postanowiłam cię nominować. Mam nadzieję, że te 3 osoby, które nominowałam, to też wrzucą taki tag na swój kanał. A więc to tyle w tym filmiku. Dziękuję bardzo za oglądanie. Do usłyszenia. Pa, pa!